poniedziałku, 25 listopada, w Żorach obowiązuje nowy rozkład jazdy autobusów bezpłatnej komunikacji miejskiej. Warto się z nim zapoznać, bo zmianie uległy niektóre godziny odjazdów autobusu. Na niektórych liniach zlikwidowano kilka przystanków, inne zaś wydłużono. Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia nowej linii, linii numer 8. Linia, która pozwoli na obsługę pasażerów, którzy dojeżdżają do pracy lub z pracy z terenów dawnego Ergu, jak i z terenów strefy Wygoda. Jest to kolejny wariant linii numer 4. I na tej trasie, czyli od centrum przesiadkowego w kierunku zarówno terenów dawnego Ergu, jak i Wygody, będzie jeździł autobus. Natomiast zaczynać będą autobusy na linii numer 8. Pierwsze przystanki to będą przy Alei Zjednoczonej Europy Archiwum, a drugi autobus będzie zaczynał na Bajerówce. Niektóre zmiany zostały wprowadzone specjalnie na prośbę mieszkańców. Między innymi zostanie wydłużona linia do Osin. Wydłużamy linię do Osin o 2,5 km. Autobus będzie dojeżdżał do przystanku w Krzyżowicach, do przystanku zlokalizowanym przy dawnej Bajce. To chodzi o lepsze połączenie dla uczniów, którzy dojeżdżają do Żor, do szkół, bądź też wracają do Krzyżowic. Na prośbę gminy Pawłowice w uzgodnieniu z MZK i za ten odcinek będzie płaciła oczywiście gmina Pawłowice. Wydłużona zostanie też linia autobusów kursujących w stronę Baranowic. Autobus nie będzie już dojeżdżał tylko do Pętli, czy też do dawnej firmy Smak, ale będzie kontynuował trasę ulicą Dworską aż do przystanku przy ulicy Turkusowej. Tam jest zorganizowana taka mała pętla i w ten sposób mieszkańcy dość dużego osiedla, które się mieści tam w okolicach ulicy Turkusowej i Szmaragdowej, oni będą już mieli połączenie bezpośrednie z miastem. W związku ze zmianami na linii numer 4 i 8 będą kursowały już wyłącznie duże autobusy. Kolejna zmiana w rozkładzie planowana jest na przyszły rok. Chodzi o strefę Osiny. Po zakończeniu remontu Alei Jana Pawła II autobusy będą kursować również tam.